My mamy jako GKS Katowice od kilku lat podpisaną umowę ze Śląskim Centrum i oczywiście taki turniej upamiętniający właśnie 9 górników z kopalni Wujek, którzy zginęli w czasie stanu wojennego, powinien być organizowany i będzie organizowany na pewno w kolejnych latach. My musimy tą młodzież do tego przygotowywać, my musimy pamiętać o tym. Zawsze kibice różnych klubów na Śląsku jednak próbują się odwołać do tej tożsamości, szukają mentalnie takich odwołań, także historycznych. No i naturalnie tym odwołaniem jest kopalnia Wujek i to miejsce, które służy pamięci i opowieści o wolności. A to jest coś, co dzisiaj także jest dla nas bardzo czytelne i ciekawe. I dlatego o tym opowiadamy jak? Na sportowo. Staramy się dzieciakom przekazać, że mogą, że potrafią. Że potrafią sobie poradzić zarówno z sukcesem, jak i z porażką w życiu. Myślę, że sport to nie tylko aktywność fizyczna, to też możliwość nawiązywania przyjaźni, poznanie zasad gry fair play. Możesz grać w piłkę, strzelać bramki, podać do kolegi, możesz też zdobyć asystę. Dużo rzeczy możesz robić co chcesz.